Cześć, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, a dzisiaj będzie kilka słów o sekretach celebransa. Zapraszam. To nie jest tak, że ja znam jakieś tajemnice, a zwłaszcza tajemnice księży, którzy sprawują mszę świętą, nie. Sekretami nazywane są te modlitwy w czasie liturgii, które kapłan, które celebrans wypowiada półgłosem, szeptem. No w każdym razie my wierni raczej tego nie słyszymy. A są to przepiękne modlitwy i są to modlitwy Kościoła, bo w czasie liturgii modli się Kościół. Zatem my dzisiaj do tych modlitw trochę zajrzymy. Ja kiedy byłam dzieckiem, to często zastanawiałam się, co ten ksiądz tam mówi. Czy mówi coś do ministrantów, czy właśnie ich strofuje. I byłam w wielkim błędzie, bo to nie jest tak. A jak jest, to właśnie możemy się przekonać. Pierwsza taka modlitwa to jest wtedy, kiedy ma być odczytywana Ewangelia. I w zależności od tego, czy czytają diakon, czy czytają kapłan, to jest trochę inaczej. Kiedy Ewangelię będzie czytał diakon, to najpierw mówi do kapłana: pobłogosław mnie Ojcze. Kapłan wtedy półgłosem odpowiada: niech Pan będzie w Twoim sercu i na Twoich ustach, abyś godnie głosił Jego Ewangelię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Diakon odpowiada: amen. Jeżeli nie ma diakona, to kapłan pochylony przed ołtarzem mówi: Wszechmogący Boże, oczyść serce i usta moje, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię. Po przeczytaniu Ewangelii całuje księgę i mówi cicho: niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. To jest bardzo biblijne. Zobaczcie, że Jezus kiedyś powiedział do apostołów: wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Ta modlitwa pokazuje nam, że słuchanie Słowa Bożego jest bardzo ważne, nie tylko nas nawraca, nie tylko rodzi wiarę, ono również gładzi nasze przewinienia, ono również ma moc zgładzić nasze grzechy, oczyścić nas. To pięknie widać też wtedy, kiedy jest obecny biskup. Biskup może błogosławić ewangeliarzem i to nam pokazuje, że słuchanie Słowa Bożego rodzi błogosławieństwo. W ogóle jest dla nas błogosławieństwem, jest naszą radością, jest naszym szczęściem. Jest tak ważne. Kolejny moment, kiedy są te sekrety, to jest czas przy ofiarowaniu darów. I czasami, kiedy nie ma organisty, to możemy usłyszeć te słowa modlitwy, które kapłan wypowiada. Przy chlebie mówi tak: błogosławiony jesteś Panie, Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. I wtedy wierni odpowiadają: błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Następnie diakon albo kapłan wlewa wino i nieco wody do kielicha i mówi wtedy: przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Nam czasami ten gest może w ogóle umknąć, bo zwykle jesteśmy skupieni na tym, że trzeba złożyć ofiarę na tacę. Ja zachęcam do tego, żeby przygotować się nieco wcześniej i patrzeć na to, co dzieje się na ołtarzu, bo na ołtarzu wtedy dzieją się bardzo ważne rzeczy. I kapłan potem mówi: błogosławiony jesteś Panie, Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. I znowu, jeżeli to było wypowiedziane na głos, to lud odpowiada: błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Następnie kapłan pochylony mówi cicho: przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Potem kapłan, stojąc z boku ołtarza, obmywa ręce i mówi: obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.
Tu, kiedy byłam dzieckiem, to właśnie myślałam, że kapłan mówi coś do ministrantów, że może zrobili coś nie tak, a że trzeba coś poprawić. Co prawda w którymś momencie stwierdziłam, że to jest niemożliwe, żeby przy każdej mszy świętej oni robili coś nie tak. I wtedy stwierdziłam, że tam musi się wydarzać jakaś modlitwa, ale nie wiedziałam jaka, potem się dowiedziałam i to jest właśnie tak piękna modlitwa, kiedy kapłan, celebrans prosi o to, żeby Bóg go oczyścił. Tuż przed przyjęciem Komunii Świętej kapłan się pochyla przed ołtarzem i odmawia w ciszy jedną z dwóch podanych w mszale modlitw. One przygotowują do spożycia ciała i krwi Pana. I jedna z tych modlitw brzmi tak. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mnie przez najświętsze ciało i krew Twoją od wszelkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Druga modlitwa brzmi tak. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała i krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało. Zwróćcie uwagę, że ta modlitwa jest bardzo głęboka, jeśli w ogóle chodzi o sakrament święceń, o sakrament kapłaństwa, o to, żeby kapłan przypomniał sobie, kim jest. On jest tutaj sługą i będzie spożywał ciało i krew Chrystusa i ma to robić godnie, ma sprawować też te obrzędy w sposób godny. Potem kapłan bierze hostię i łamiąc ją nad pateną, wpuszcza cząstkę do kielicha, mówiąc ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. W tym czasie my śpiewamy Baranku Boży. Potem kapłan przed spożyciem ciała i krwi Pańskiej mówi ciało Chrystusa, niech mnie strzeże na życie wieczne. I spożywa ciało Pańskie. Następnie mówi krew Chrystusa, niech mnie strzeże na życie wieczne. I spożywa krew. I przy puryfikacji, czyli już jesteśmy po rozdaniu Komunii Świętej, przy puryfikacji kapłan albo diakon mówi Panie, daj nam czystym sercem przyjąć to, co spożyliśmy ustami. I dar otrzymany w doczesności niech się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne. I takie to są te sekrety, takie są te modlitwy, które pogłębiają z jednej strony rozumienie sakramentu święceń, z drugiej strony pogłębiają sakrament Eucharystii i to, co wydarza się na ołtarzu, a jeszcze z kolejnej strony przypominają nam cały czas, że to, co Bóg nam daje, że ofiarowuje swojego Syna w swoim ciele i w swojej krwi, ma być dla nas pokarmem na życie wieczne. My jesteśmy zwróceni w stronę nieba. To jest dla nas lekarstwo, które przynosi realne owoce. Mam nadzieję, że tych kilka modlitw pomoże nam pełniej przeżywać Eucharystię. Że nie będziemy się tak łatwo rozpraszać, nie będziemy zwracali uwagę na to, co się dzieje dookoła nas, ale że rzeczywiście nasze serce, nasz wzrok i nasza obecność będzie skupiona na ołtarzu, bo tam się dzieją największe tajemnice, tam się dzieją największe cuda, tam jest cały skarb naszego Kościoła, bo tam jest żywy Chrystus. Miejcie piękny tydzień i wspaniałego przeżywania Eucharystii. Życzę sobie i Wam. Do zobaczenia. Cześć!